Dobry wieczór. Jest godzina 19, 13 grudnia. Witamy we wspólnym projekcie Czarnobyl Live prowadzonym przez czarnobylców i serwis licznik Geigera.pl. Jacek Domaracki, a wraz ze mną Tomasz Róg. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, Jacku. 20 godzin czasu w Moskwie. Was przywituje programa, którego wiedziec Jacek Domaracki i Tomasz Róg. Dzisiaj u nas na żywo prosto z Moskwy prezydent Związku Czarnobyl Rosji oraz uczestnik likwidacji skutków czarnobylskiej katastrofy Wiaczesław Gryszyn. Сегодня у нас в прямом эфире prezydent Союза Чернобыль России, uczestnik likwidacji последствий katastrofy na Czernobylskiej AS Wiaczesław Leonidowicz Gryszyn. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Прежде чем мы перейдем к разговору с нашим гостем, несколько новостей. Dziękujemy, że zgodził się pan wystąpić i porozmawiać z nami. Zanim przejdziemy do pytań, kilka krótkich nowości. Dokładnie, kilka zdań dotyczących tego, co się działo w ostatnim tygodniu w tematach związanych ze strefą wykluczenia. Zaczynamy od informacji, że firma Vodafone uruchamia na terenie strefy wykluczenia kolejne stacje bazowe 4G. Poprawi się dzięki nim zasięg dla naszych telefonów komórkowych, ale także, co najważniejsze, będzie można zainstalować nowoczesny system monitoringu pożarowego obszarów leśnych. Polska trafiła na zieloną listę ukraińskiego resortu zdrowia. Oznacza to, że przy przekraczaniu granicy Polacy nie muszą poddawać się kwarantannie czy też wykonywać testów real-time PCR. Ta informacja znacznie ułatwia planowanie wyjazdów do naszych wschodnich sąsiadów, w tym wypraw do czarnobylskiej strefy wykluczenia. Pamiętajcie jednak o tym, że od 8 do 24 stycznia zaplanowano na Ukrainie całkowity lockdown. Ruszają także przygotowania do 35. rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał już specjalny dekret w tej sprawie. Poza rozpoczęciem przygotowań uroczystości zakłada on także aktualizację przepisów ochrony socjalnej osób poszkodowanych i likwidatorów, aktualizację przepisów dotyczących gospodarki odpadami promieniotwórczymi, a także likwidacji czarnobylskiej elektrowni. Jeszcze na koniec rozwiązanie naszego konkursu mapowego, w którym była do wygrania mapa miasta Prypeć w wersji składanej, najnowsza wersja i wersja do powieszenia na ścianie. Miło nam powiedzieć, że ten zestaw gwiazdkowy wygrywa pani Karolina, która zgłosiła swojego męża, a w uzasadnieniu napisała, że strefa jest dla jej męża kochanką, którą ona w miarę toleruje. Więc gratulujemy tego układu. Mam nadzieję, że prezenty się spodobają i zostaną wręczone na gwiazdkę. Nagrody wyślemy pocztą. Tyle informacji. Teraz, Jacku, oddaję ci głos. Dziękuję, Tomku. Zanim jeszcze przejdziemy do naszego gościa, malutkie przypomnienie. Kalendarz jest już gotowy, pakuje się i trafi w wasze ręce. Osobiście od Staszka w Krakowie, osobiście ode mnie w Warszawie. A skoro kalendarium, to te pierwsze dni grudnia są niezwykle ważne. 30 lat temu, 10 grudnia 90 roku, powstał Związek Czarnobyl Rosji. 14 grudnia 1977 roku podpisano dokument przyjęcia do eksploatacji bloku energetycznego numer 1, a 14 grudnia 1986 roku zawiadomiono o zakończeniu budowy sarkofagu. Dlatego 14 grudnia od 2006 roku na Ukrainie jest dniem uhonorowania uczestników likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, tak zwany Dzień Likwidatora. I ostatnia rocznica, dokładnie 20 lat temu, 15 grudnia, wyłączono z eksploatacji blok energetyczny numer 3, ostatni pracujący w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Przechodzimy szybciutko do naszego gościa. Wiaczesław Leonidowicz, wy człowiek wojenny, 73-го po 91 wysłużyli w wyróżonych siłach SSR, w dążnościach komandira wzwoda, pomocnika komandira czasji, komandira wojskowej czasji. W 78 wy przyjmowali uczestnictwo w bojowych dziejstwach między Etiopią i Somalią. W 80-tych godach zakończyli oficerskie kursy, a potem wojenną policjską akademię. Jak wy popali w rejon likwidacji последствий katastrofy na Czernobylskiej atomnej elektrostancji? Wiaczesławie Leonidowiczu, jesteście wojskowym od 1973 roku do 1991. Służył pan w siłach zbrojnych ZSRR jako dowódca plutonu, dowódca kolejnych jednostek. W 1978 roku brał pan udział w walkach między Etiopią a Somalią.
W 80 roku ukończył wyższe kursy oficerskie, a w 89 Akademię Wojskową. Jak znalazł się pan w miejscu likwidacji skutków awarii, katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu? Ну, туда не попадает, туда по приказу отправляет, тем более была чрезвычайная ситуация, и поэтому моя командировка, именно так она квалифицировалась в приказе начальника гражданской обороны СССР, именно тогда я находился на службе в системе гражданской обороны страны, и первая командировка должна была состояться летом 86 года, и задача была весьма сложное собрать в условиях отсутствия полной информации для СМИ, собрать сведения о действиях вооруженных сил, воинов гражданской обороны страны в чрезвычайной ситуации. В tamtym okresie byłem człowiekiem wojskowym, więc otrzymałem rozkaz, zostałem wysłany w delegację służbową w rejon likwidacji skutków czarnobylskiej awarii. Powinienem po raz pierwszy znaleźć się latem roku 86, kilka tygodni po katastrofie w Czarnobylu, by zebrać informacje. Służyłem wówczas w Wojskach Obrony Związku Radzieckiego i od dowódcy Wojsk Obrony dostałem polecenie zbierać informacje na temat sytuacji na miejscu. Путь проходил из Москвы через Киев, но, к сожалению, имея уже билет на руках, на поезд был срочно звонок, и командировка была отменена. Позже я узнал, что даже и для системы гражданской обороны страны, для своих задач было запрещено собирать информацию в Чернобыльской зоне. Byłem już posiadaczem biletu do Kijowa, droga prowadziła przez Kijów, jednak w momencie praktycznie, kiedy byłem przygotowany do wyjazdu, był dzwonek telefoniczny i moja delegacja została odwołana. Jak wyjaśniło się później, chodziło o zabezpieczenie tajności tego, co działo się wówczas na terenie czarnobylskiej strefy. Но поскольку я был уже тогда начальником музея гражданской обороны страны, мне приходилось собирать материал, скудный причем материал, через средства массовой информации, телевидение включая, и радио. Ну и, конечно, были определенные донесения по линии гражданской обороны для последующего уже выезда в январе 1987 года, когда были эти ограничения по запрету сбора информации сняты. Dopiero pod koniec 86 roku, w grudniu 86 roku, kiedy zostałem dyrektorem Muzeum Obrony Cywilnej Związku Radzieckiego, udało się odsekretnić pewne informacje i ponownie wrócił temat mojej delegacji. Znalazłem się po raz pierwszy w czarnobylskiej strefie w styczniu 87 roku, by zebrać materiały do przygotowywanej ekspozycji, w tym Muzeum Obrony Cywilnej. Wiaczesław Leonidowicz, a jak długo wy tam rabotali? Jak długo pan pracował w strefie? No, w 87 году командировка była краткосрочной, чуть более недели. Мне был дан указ Верховного Совета СССР о награждении государственными наградами. Это был первый в декабре указ Верховного Совета страны по награждению за Чернобыль, где были уже и герои Советского Союза, пожарные, известные всему миру, и работники, которые строили саркофаг, и начальник химических войск Министерства обороны. Ну и были определенное количество рядовых военнослужащих системы гражданской обороны. Вот и я должен был их разыскать в Чернобыльской зоне, взять у них соответствующее интервью, ну и рассказать методами музейной экспозиции с фотографиями героев, можно так сказать, уже в своем музее гражданской обороны страны.
Na początku to było dosłownie kilka dni, kilka tygodni, ponieważ w grudniu 1986 roku była pierwsze wręczenie nagród związkowych dla osób szczególnie zasłużonych podczas prac przy likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, więc to było dosłownie kilka dni. Ja tam przede wszystkim właśnie byłem przy okazji wręczenia tych nagród, a także jednym z moich zadań było przeprowadzenie rozmów, satysfakcjonujących rozmów z rzędem ludzi, z rzędem osób wojskowych, którzy przyczynili się i jak gdyby ofiarnie pracowali na miejscu katastrofy. Wszystko po to w celu tej przygotowanej ekspozycji muzealnej. Да, я был, конечно, очень огорчен тем, что многие командиры, которые подавали большие списки своих военнослужащих на государственные награды, их не получили. И это тоже меня очень обескуражило, с одной стороны. С другой стороны, я стал задумываться относительно того, насколько можно улучшить положение с наградами и каким-то образом через руководство гражданской обороны страны все-таки искать возможность наградить максимальное количество людей, проявивших мужество, героизм от 86 году, прежде всего. Nasz gość mówi, że na początku był trochę zdziwiony tą kwestią, że miał pewne ograniczenia i pewne ograniczenia dotyczyły też osób, które miały dostać nagrody, miały zostać dla nich wręczone nagrody za swoją służbę, ale z jakichś powodów te nagrody nie zostały im wręczone, ta lista osób, które miały dostać nagrody, ciągle się zmniejszała i pan Wiaczesław Gryszyn nam tu podpowiada, że był trochę poraczony tą całą sytuacją, że jak to jest możliwe, że przecież należy zrobić wszystko, aby maksymalnie rozszerzyć listę osób, którym taka nagroda po prostu się należy. Собран материал и собрана информация в течение 87 года легла в основу экспозиции музея, целый зал, который был оформлен, в том числе мною был привезен большой макет Чернобыльской атомной станции непосредственно с административно-бытового корпуса ЧАЭС. Это было, в общем-то, так сказать, наглядно для посетителей, что это за станция и где произошел взрыв и какие сложности преодолевали, ну, раз о гражданской обороне речь, то воины гражданской обороны страны. Должен сказать, что экспозиция была некоторое время для служебного пользования, и посетители были, это штатные и нештатные сотрудники системы гражданской обороны страны. Но, тем не менее, она пользовалась большим авторитетом даже среди этой когорты, и, по сути дела, музейная экспозиция стала основой для создания общественной организации. Tutaj nasz gość Wiaczesław Gryszyn podkreśla, że praca w 1987 roku polegała głównie na zabezpieczeniu materiałów dla przygotowywanej ekspozycji muzealnej obrony cywilnej Związku Radzieckiego. Chodziło o zabezpieczenie materiałów, wszelkich dokumentów, rozmów, spotkań z ludźmi, tylko po to, aby później taką ekspozycję móc odpowiednio gotować. A Wiaczesław Leonidowicz, wy podgotowili tę ekspozycję o nastojaśnich herojach i robotach po likwidacji katastrofy na ČAS dla Muzea Grażdańskiej Obrony. Ona odkryła się w końcu 87 года. A można li gdzie nibud stiewodnia posmotrieć zebrane je materiały? Pytam tutaj Wiaczesława Leonidowicza o to, że przygotowane przez niego materiały posłużyły do otwarcia muzeum. To muzeum zostało otwarte pod koniec 1987 roku. Pytanie, czy dzisiaj możemy te dokumenty, te zebrane materiały jakoś oglądać? No, k сожалению, te pierwotne dokumenty, które legły w основu od pierwszej ekspozycji, one во многом, видимо, utracone или хранятся где-то w запасниках музея МЧС России, поскольку в 1994 году правопреемником системы гражданской обороны страны стало Министерство по чрезвычайным ситуациям, и оно же поглотило Государственный комитет по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Я могу сказать, что хороший материал
но, к сожалению, не первичный, находится в регионах России, где большую роль сыграли наши чернобыльские организации. И хороший музей в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, во Владимире. Нasz gość odpowiada, że kwestia tych materiałów, niestety dużo najcenniejszych materiałów gdzieś zaginęło albo po prostu gdzieś zostało schowanych w jakichś archiwach. Tutaj nasz gość podkreśla, że w 1994 roku pieczę nad obroną cywilną przejęło nowo utworzone Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych i prawdopodobnie tam część tych materiałów gdzieś po prostu się pogubiła, tak? Podkreśla nasz gość, że dużo cennych materiałów jest w regionach. Zwracał tu między innymi uwagę na to, że bardzo dobre muzeum z punktu widzenia Polski, bliskości tej do Polski jest na przykład w Sankt Petersburgu. A Wieczesław Leonidowicz, jeśli jeden wopros od mnie, który jest związany z waszym muzeum, na waszym sajcie jest taka ciastka, która nazywa się Wirtualna muzei Czarnobyla. Ja pokażę niemnożko snimki. Jak czarnobylska katastrofa wirtualnej muzei. To też, to, że jest materiały, które wy zbierali w ramach waszej roboty w 80-tych gadach ciast? Jak wygląda to? No, это виртуальный музей, в нашем понимании музей – это экспонаты, экспозиция, где можно не только посмотреть, но и потрогать руками, или, если это говорить о приборе дозиметрического контроля, то и попробовать испытать, сделать замеры на некоторых предметах, которые малой дозы загрязнения, но тем не менее могут на приборе отражаться. А это виртуальный музей подготовили наши коллеги из Института гражданской обороны и МЧС России, и им большое спасибо, они, конечно, проделали большую работу. Мы с ними договорились и разместили данную экспозицию вот на нашем сайте. Угу. Ja zapytałem naszego gościa o to kwestię, bo na stronie Związku Czarnobyl Rosji jest specjalna zakładka poświęcona Czarnobylska, pod tytułem Czarnobylska katastrofa, wirtualne muzeum. Nasz gość odpowiada, że oczywiście wirtualne muzeum jest jakąś tam kwestią opowieści o historii, natomiast samo muzeum to nie tylko zdjęcia i dokumenty, ale także przedmioty, część bardziej czy mniej skażonych, to wszystko w tym pierwszym muzeum, które nasz gość miał okazję przygotowywać, było. Natomiast ta wirtualna strona, którą Państwu tutaj możemy jeszcze pokazać na zdjęciach, to przygotowali koledzy z obrony cywilnej Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych w Rosji. Tam zostało dużo dokumentów, dużo różnych ciekawych zdjęć opublikowanych, no i warto tą stronę oglądać. Wiaczesław Leonidowicz. У меня вопрос. Надо отметить, что 800 тысяч ликвидаторов, 600 тысяч были люди в погонах различных видов и родов вооруженных сил, МВД, КГБ, СССР. Когда приезжали в 30-километровую зону, то спрашивали, ты на войну или с войны? И на самом деле, как вы думаете, это была война, ликвидаторы как защитники отечества? Chciałem tutaj zapytać naszego gościa, że 800 tysięcy likwidatorów, spośród 800 tysięcy likwidatorów, 600 tysięcy to byli ludzie w mundurach różnych typów i rodzajów sił zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i KGB Związku Radzieckiego. Kiedy docierali do 30-kilometrowej strefy, często pytano ich, jedziesz na wojnę czy z wojny? Czy była to rzeczywiście wojna, czy traktuje się likwidatorów jako обронцов отечества. Да, безусловно, тогда, несмотря на то, что велись боевые действия Советского Союза в Афганистане, события в Чернобыле, даже для тех, кто прошел Афганистан, а таких было немало в Чернобыле, они выполняли, продолжали выполнять боевые задачи, я имею в виду и вертолетчиков, и химиков, и мотострелков, и инженеров, ну, всех родов, видов вооруженных сил. И многие считали, ну, насколько я знаю среди своих коллег военных, что они
события в Чернобыле это пострашнее, чем события в Афганистане. Na pewno, w tamtym okresie, nasz gość odpowiada, na pewno tak trzeba traktować likwidatorów. W tamtym okresie trwały wydarzenia zbrojne w Afganistanie. Wielu zresztą z likwidatorów, którzy trafili do czarnobylskiej strefy, byli bezpośrednio kierowani z Afganistanu, czy po służbie na terenie Afganistanu, czy to wojska inżynieryjne, czy to wojska chemiczne. Wielu też podkreślało, że to, co zobaczyli, z tym, z czym spotkali się podczas likwidacji skutków czarnobylskiej katastrofy, było nawet straszniejsze niż to, co przeżyli w Afganistanie. Ja должен даже сказать, что вот в Москве 3 года назад возвели на Поклонной горе в парке Победы монумент, посвященный героям, ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. Есть надпись: это была наша война, это была наша победа. Chciałbym również podkreślić, że 3 lata temu w Parku Zwycięstwa w Moskwie został odsłonięty pomnik, na którym możemy przeczytać napis: to była nasza wojna, to było nasze zwycięstwo. Oczywiście pomnik poświęcony likwidacji skutków czarnobylskiej katastrofy. Wiaczesław Leonidowicz, w jednym z interwiów wy zajawili, że to incydent na Czernobylskiej AS, to nie awaria, a katastrofa. Zatem, w jednym z wywiadów powiedział pan, że incydent w elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie był wypadkiem, awarią, ale katastrofą. Dlaczego? Masztaby awarii были настолько безграничны и по времени, и по площади загрязнения радионуклидами, выброшенными из, во время взрывов. И должен сказать, что вот катастрофа, она квалифицирована была в законе Советского Союза, который был издан в мае 1991 года. И там уже в названии был закон о социальной защите пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Аналогичные законы, принятые в феврале и в Республике Беларусь, и в Украине, также название было катастрофой. Кстати говоря, вот уже на этот момент работали общественные организации в Советском Союзе, и в республиках Беларуси, Украины, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это благодаря общественности, благодаря поддержке народных депутатов всех стран, вот, квалифицированная авария была как катастрофа. Na pewno trzeba tutaj mówić w pojęciu katastrofy, biorąc pod uwagę skalę, jaką objęły wydarzenia związane z Czarnobylem, nie tylko na terenie Ukrainy, ale także Białorusi i Rosji. Bardzo szybko w prawodawstwie zarówno Związku Radzieckiego, jak i składowych części, czyli Republiki Rosyjskiej, Białoruskiej czy Ukraińskiej, pojawiły się prawa, jak choćby w przypadku Związku Radzieckiego w styczniu 1991 roku, a później w przypadku Federacji Rosyjskiej, mówiące o ochronie społecznej przed skutkami czarnobylskiej katastrofy. No, ja mogę сегодня, вот спустя почти 35 лет, скоро будет такая data, существует определенное расхождение между общественными организациями по квалификации Чернобыльской аварии или катастрофы и с теми представителями министерств ведомства, которые, в общем-то, зачастую упоминают в беседах, в круглых столах все-таки авария. И это нас каким-то образом унижает, и мы стараемся поправить всегда, тем более, что название законов во всех странах сегодня не изменено, и авария
Чернобыле, она квалифицируется как катастрофа. Na pewno wydarzenia, to co stało się w Czarnobylu 26 kwietnia i w następnych dniach, tygodniach czy miesiącach trzeba określać jako katastrofa. Istnieje pewien problem pomiędzy licznymi organizacjami reprezentującymi czarnobylskich likwidatorów. Nasz gość jest związkiem największej, jest prezydentem największej takiej organizacji Związku Czarnobyl Rosji, a instytucjami rządowymi właśnie, by walczyć o prawa likwidatorów i utwierdzać, że była to prawdziwa katastrofa. Wiaczesław Leonidowicz, operatywne mery na rosyjskiej socjalistycznej federacyjnej republikie byli przyjęte z zapozdaniem, a sabienno w Briańskiej oblasti. Na przykład ewakuować gorod na Wozubkow riešeno nie było. Mamy tutaj takie pytanie, że środki operacyjne dla Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej zostały podjęte z opóźnieniem, zwłaszcza w rejonie briańskim, również w znacznym stopniu poszkodowanym. Nie zdecydowano się na ewakuację liczącego wówczas blisko 60 tysięcy miasta Nowozubkow na terenie briańskiego obwodu. Да, действительно, это так, и это было установлено материалами соответствующей комиссии Верховного Совета СССР, которая была создана в сентябре 1990 года по расследованию причин, тогда еще аварии, не было закона аварии на Чернобыльской АЭС, и действий должностных лиц во время ликвидации ее последствий. Вот с точки зрения принятие в очередных, если мы говорим о России и Белоруссии, то принято в первый период наиболее быстро и организованно. И мы знаем, существуют определенные разногласия и споры, почему Припять эвакуировали не сразу, а через некоторое время, там через сутки. Вот. Но, тем не менее, организованная эвакуация и дальнейшая эвакуация населения из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС, оно повлияло в значительно лучшую сторону, нежели реакция российских тогда властей, Российской Федерации по отношению территории, особенно Брянской области. И дальнейшее свидетельство этому было увеличенное количество раков щитовидной железы у детской части населения и Новозыбкова в частности. Так, tutaj nasz gość podkreśla rzeczywiście, że działania polegające na likwidacji skutków czarnobylskiej i jeszcze wtedy awarii, bo dopiero w 1991 roku pojawiło się w prawodawstwie pojęcie katastrofy, czarnobylskiej katastrofy, przyjęto zdecydowanie później na terenie rosyjskim, na terenie obwodu briańskiego. Zdecydowanie szybsze były te działania na terenie Ukrainy. Utworzono 30-kilometrową strefę wykluczenia, czy na terenie sąsiadującej z ukraińską strefą części białoruskiej. W briańskim obwodzie właśnie dlatego zanotowano w następnych latach zdecydowany wzrost raka tarczycy, choroby nowotworowe, przede wszystkim raka tarczycy u dzieci w tamtym skażonym terenie. A вот я хотел бы как раз показать рабочий материал той комиссии, видно, рабочий отчет о Чернобыле, далеко не последний и, к сожалению, не законченный в связи с распадом Советского Союза, где излагаются вот, и причины, и действия должностных лиц. Кстати говоря, на тот момент уже существовал Союз Чернобыль-СССР, и в рабочую группу этой комиссии по тем целям и задачам, которые я сказал, а их было значительное количество, входили и специалисты, ученые, которые состояли уже в Союзе Чернобыль-СССР.
Nasz gość pokazuje nam właśnie, pokazał nam w tej chwili dokumenty jeszcze z okresu Związku Radzieckiego, dokumenty przygotowane dla Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, mówiące o przyczynach awarii. Nie zostało to dossier skończone ze względu na upadek Związku Radzieckiego, ale w tamtym okresie pojawiły się już pierwsze organizacje, między innymi Związek Czarnobyl Związku Radzieckiego, który później przekształcił się w Związek Czarnobyl Rosji. O mnie taki wopros, Wieczysław Leonidowicz. Ta katastrofa powinna na zdrowie i żyzn ludzie, to prawda, da? W pamięciu mnogich ona także przyjęła k rozpadu SSSR. Zgasne li etam utwierdzeniem, jakie wasze mnienie o rozpadzie SSR związanym z katastrofą w Czernobylu? Pytam do gościa o to, czy zdaniem, oczywiście, że katastrofa wpłynęła na zdrowie wielu ludzi, zdaniem wielu osób miała ona także wpływ na rozpad Związku Radzieckiego. Pytam naszego dzisiejszego gościa o to, czy zgadza się z takim stwierdzeniem. Но это не только мое мнение. Когда подводились итоги и причины распада Советского Союза, то среди политологов, среди членов Верховного Совета бывшего Советского Союза, стран, уже не входящих в Советский Союз, об этом говорилось открыто. Ну, во-первых, это связано с огромными финансовыми и материальными ресурсами, которые были затрачены советской страной на ликвидацию последствий катастрофы. И, конечно же, уже к этому времени существовали политические основы, которые позволили ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы в каждой из стран Белоруссии, России, Украины проводить по-своему. Nasz gość mówi o tym, że to nie jest tylko jego zdaniem, ale zdaniem wielu osób i nawet w władzach najwyższych, i czy to z republik związkowych, mówiło się o tym otwarcie, o tym, że Czarnobyl miał wpływ na rozpad Związku Radzieckiego, choćby przez pryzmat ogromnych środków finansowych, które były kładzione, znaczy ułożone na to, aby poradzić sobie z likwidacją awarii. Mówił także nasz gość o tym, że oczywiście każdy gdyby kraj związkowy miał prawo samodzielnie prowadzić własną politykę związaną z likwidacją skutków katastrofy w Czarnobylu. Даже тот факт, что в феврале, в начале на Украине, или в Украине, теперь уже в Украине и в Белоруссии, были приняты законы свои, несмотря на то, что в мае был принят закон о социальной защите пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в Советском Союзе. И только три Белоруссии, пострадавшие от катастрофы, а в Украине и России следствие катастрофы. Конечно, это содержательная часть, она тоже сильно отличается. И мы сегодня по тем мерам социальной поддержки в этих странах можем свидетельствовать, что они совершенно различные. Nasz gość mówił o tym, że warto zwrócić nawet uwagę na to, że w lutym w takich krajach jak Ukraina czy Białoruś zostały już podjęte pierwsze uchwały dotyczące pomocy związanej z likwidacją skutków awarii, a w Rosji w radzieckiej dopiero w maju. I zwracał też nasz gość uwagę na to, że nawet kwestia nazywania tych nazw tych praw, tych ustaw, tych uchwał była różna, że na Białorusi to było ustawa dla poszkodowanych, a na przykład na Ukrainie to była ustawa w związku ze skutkami skutkami katastrofy czarnobylskiej. I takich przykładów można by jeszcze wiele mnożyć. Wieczysław Leonidowicz, w naczału 90-tych godów stało pojawiać się wsio bolsze obszystwiennych organizacji, zanim wszichsia padierszko i likwidatorów awarii. Kiedy była zazdana obszystwienna organizacja Sojusz Czernobyl SSSR?
Na początku lat 90. zaczęło pojawiać się coraz więcej organizacji, które zajmowały się pomocą czarnobylskich likwidatorów. Kiedy dokładnie powstała organizacja Związek Czarnobyl Związku Radzieckiego? Союз Чернобыля СССР создавался в двух местах, надо сказать. Первое место – это было Москва, где, кстати говоря, на базе экспозиции, собранной мною в Музее гражданской обороны страны, стали приходить люди, когда уже экспозиция была не для служебного пользования, и всех интересовало, что же будет дальше с теми, кто приходил, болел, и они знали многих своих товарищей, которые даже ушли. Что-то интернет. Поэтому тогда еще не создание общественных объединений. Они возникали решением органов государственной власти Советского Союза. Но был в Центральном комитете Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи фонд социальных изобретений, который возглавлял тогда Геннадий Алафриенко. И наши коллеги, прошедшие Чернобыль, вышли с предложением рассмотреть возможность в качестве такой социальной инициативы, социальных изобретений создать при этом фонде Союз Чернобыль СССР. Związek Czarnobyl Związku Radzieckiego powstał w dwóch miejscach. Ja przez chwilkę miałem problemy techniczne, więc proszę cię, Tomku, za chwileczkę o dopowiedzenie, bo nie chciałbym tutaj wymyślić i przekręcić. Natomiast do momentu, kiedy jeszcze słyszałem Wiaczesława Leonidowicza, on wspomniał, że pierwszym takim miejscem była Moskwa na bazie organizowanego przez niego Muzeum Obrony Cywilnej w Moskwie. Tam skupiały się pierwsze osoby, likwidatorzy, osoby, które dostały uszczerbku na zdrowiu wskutek likwidacji czy samej katastrofy. A potem niestety... Ja się szczerze, tak? Że też nie było urwanie. Myślę, że to na łączach pomiędzy internetowymi dam, to się trochę tutaj powiedziało, więc fragment faktycznie, zgodzę się, że tylko też to usłyszałem od naszego gościa dzisiejszego. Wiem, że później, kiedy już te łącza wróciły, Wiaczesław Leonidowicz dodał, że powstał fundusz społeczny, który miał podtrzymywać likwidatorów, osoby poszkodowane na skutek tej katastrofy. Dokładnie. W czarnobylskiej zonie paralelnie уже существовало такое общественное мнение о необходимости мер социальной поддержки и оказания медицинской помощи ликвидаторам, даже которые работали в зоне и впоследствии выходили из Чернобыльской зоны. Поэтому там создалась вторая группа лидеров и был создан также Союз Чернобыль Советского Союза во главе с Георгием Федоровичем Лепиным. Это ученый из Белоруссии, который работал в то время в Чернобыльской зоне. А вот в Москве на базе фонда социальных изобретений возглавил организацию доктор технических наук Хитров Лев Михайлович. И вот поначалу это было, ну, будем сказать, определенная разница в подходе для решения проблем. Например, в Москве мы полагали, что меры социальной поддержки должны распространяться не только на ликвидаторов, но и население, проживающее в загрязненных территориях. А вот в зоне Чернобыльской пока полагали только о мерах социальной поддержки и медицинской помощи ликвидаторам. Но в дальнейшем это было
все согласовано, и союз Чернобыль-СССР был создан, кстати говоря, в Киеве в конце 91 года, который возглавил Владимир Федорович Шовкашитный. Это житель города Припяти, работник станции Чернобыльской, поэт. Вот, в некоторой степени он затем был по времени Верховной Ради Украины и оказывал большую помощь вот, в прохождении тех или иных законодательных инициатив в Украине. Mm-hmm. Tutaj nasz gość podkreśla i precyzuje właśnie, że Związek Czarnobyl Związku Radzieckiego powstawał równocześnie w dwóch miejscach, w Moskwie, jak i również na terenie Czarnobylskiej Strefy. Czarnobylskiej Strefy, tam gdzie pracowali likwidatorzy. Jednocześnie te działania na terenie Czarnobylskiej Strefy, tej powstającej organizacji, skupiały się na pomocy likwidatorom. U nas w Moskwie, podkreśla nasz gość, Związek Czarnobyl koncentrował się nie tylko, oczywiście też, ale nie tylko na pomocy likwidatorom, ale również na pomocy mieszkańcom terenów poszkodowanych, terenów skażonych wskutek katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Sam Związek Czarnobyl Związku Radzieckiego, inicjatorem był jeden z członków Rady Najwyższej ówczesnej Ukraińskiej Republiki Radzieckiej i narodził się w Kijowie w 90 roku. No a dalsze już było prościej. My objedynili się i начали każdy уже в своей стране, по сути дела, осуществлять контроль, который был закреплен за общественными объединениями по реализации вот этих чернобыльских законов, которые впоследствии со сменой власти в той или иной стране, с одной стороны, с учетом ограничения финансовых возможностей, постепенно программы от наиболее таких содержательных программ, бюджетных программ были сокращены, и мы сегодня можем констатировать, что сначала Республика Беларусь, в отношении ликвидаторов были приняты, к сожалению, очень такие радикальные сокращения мер социальной поддержки, льгот. В Украине это происходило, ну и в Российской Федерации, так называемый закон о монетизации 2005 года, также многие серьезные наши достижения, завоевания по социальной защите ликвидаторов, населения были утрачены и переведены в неадекватные финансовые выплаты. Mm-hmm. Tutaj nasz gość podkreśla, że te liczne powstające organizacje następnie połączyły się jeden wspólny Związek Czarnobyl, później Związek Czarnobyl Rosji, który miał na celu upominanie się o liczne środki wsparcia społecznego dla uczestników likwidacji skutków katastrofy, opartego zresztą na podobnym dokumencie dotyczącego uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tutaj nasz gość podkreśla, że niestety wiele z tych przyjętych środków, korzyści, pewnych bonusów dla osób, które ucierpiały, było na przestrzeni lat niestety wycofywanych. W pierwszej kolejności na terenie Białorusi, później Ukrainie, a także na terenie Federacji Rosyjskiej. Do takich dużych protestów likwidatorów doszło w 2005 roku. Wiaczesław Leonidowicz, u mnie taki вопрос, wy wchodzili w roboczą grupę po podgotowkę postanowienia o merach socjalnych podjerżki uczestników likwidacji pasliecki katastrofy na Czernobylskiej AS, za osnovu wzięli analogiczny dokument po uczestnikam Wielkiej Ojczyźnianej Wojny. Nużno li było barocja za dążny status likwidatorów? Był pan członkiem grupy roboczej do spraw przygotowania dekretu o środkach wsparcia społecznego dla uczestników likwidacji skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, opartego na podobnym dokumencie dotyczącego uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Czy trzeba było walczyć nawet takimi metodami o odpowiedni status likwidatorów?
Да, формирование закона, тем более его исполнение, требовало издания многочисленного количества нормативных правовых документов, которые бы регламентировали порядок введения в действие тех или иных статей закона. А вот как раз постановление Совета министров СССР, ЦК КПСС и ЦСПС, это был конкретный документ, который по опыту его исполнения на участниках Великой Отечественной войны был и реализовывался по отношению к ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. И надо сказать, что даже вот с момента его издания, с марта месяца, только летом в июле вышел также порядок реализации этого постановления. И надо еще добавить, что в этом постановлении был учрежден нагрудный знак участия в ликвидации последствий тогда аварии еще на Чернобыльской АЭС. И наш музей, экспозиция «Союз Чернобыль СССР» стал во главе и провел конкурс на этот знак. И надо сказать, что тот знак, который каждый ликвидатор, независимо где он проживает сегодня, это достижение общественности, достижение ликвидаторов, объединенных в общественную, общесоюзную организацию «Союз Чернобыль СССР». Так, тutaj nasz gość podkreśla, Tomku, jeśli możemy pokazać, chodzi tutaj, to jest oczywiście herb Związku Czarnobyl, ale chyba w naszych zasobach, jeśli tylko dojdziesz, jest również medal, który wtedy się pojawił już w lipcu 1986 roku. Medal, który jest najbardziej znanym z medali nagród dla likwidatorów skutków czarnobylskiej katastrofy. Czyli nasz gość podkreśla, że było konieczne i bardzo szybko udało się przeforsować wszelkie dokumenty i dekrety, które łączyły i odpowiadały bardzo podobnym dekretom prawnym dotyczącym uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ну, можно сказать, что, конечно, данное постановление – это априори начало вот, реализации последующим чернобыльских законов. И мы сегодня можем сказать, что статус защитника Отечества, который предполагался вот, в мартовском постановлении, 31 марта, он, к сожалению, не нашел отражения в чернобыльских законах. Но, возможно, только частично в законе Украины, который имел название «Статус ликвидаторов и населения, проживающих в загрязненных территориях», там отчасти отражен. Но, опять же, вот слово, что «защитник Отечества», слова или понятие о том, что люди пришли в чрезвычайную ситуацию, этого не было. Хотя планировалось вот, в рабочей группе, о которой вы упомянули, об этом обсуждались и все полагали, что так и будет. Тем более свидетельством является большое количество награждений высокими государственными наградами. Только в Российской Федерации свыше 100 тысяч ликвидаторов награждены от Героя Советского Союза или Российской Федерации, их 14, до кавалеров орденов мужества, орденов тогда Ленина, Октябрьской революции, Красной звезды. Это несколько десятков тысяч и медали. Тогда выпущена была российская медаль за спасение погибавших. Nasz gość tutaj podkreśla, że przyjęte ustawodawstwo, i to zarówno ustawodawstwo rosyjskie, jak i białoruskie i ukraińskie, ono odpowiadało tamtym potrzebom. To potwierdzają również liczne nagrody, medale,
blisko 100 tysięcy osób, czyli tyle, ile liczy w tej chwili cały Związek Czarnobyl Rosji, zostało nagrodzonych licznymi jeszcze w czasach Związku Radzieckiego orderami, wielkimi gwiazdami czerwonymi, orderami leninowskimi. To świadczy również o uznaniu. A Wiaczesław Leonidowicz, na wasz wzgląd, eta wsio atwieczajet nadjeżdżam i czajaniam czernobylcew na sprawiedliwą socjalną zaszczytu. Czy rzeczywiście te przyjęte prawa odpowiadają, według tutaj oczywiście naszego gościa, pewnej sprawiedliwości społecznej ochrony dla czarnobylców, czyli dla tej grupy likwidatorów? No, oczywiście to tak. I должен сказать, что меры социальной поддержки для участников Великой Отечественной войны, они также были признаны не сразу. Мы знаем, что только, к сожалению, где-то после 50-летия, 60-летия, а в России 75-летия начали уделять внимание этой категории граждан. Мы полагали бы, что еще следует провести немало исследований вместе с Министерством обороны, где военнослужащие, а их было очень много, имеют статус защитника Отечества. И вот, например, я был в военных событиях в Африке, в Сомали, Эфиопии, и являюсь ветераном боевых действий. Ну, то есть, по сути дела, защитник Отечества. Но работая в Чернобыле тоже в качестве военнослужащего, я полагаю, что там не меньше, если не больше сделано мной и моими коллегами таких боевых действий, по сути дела, направленных на то, чтобы спасти и людей, и материальные ценности. Поэтому мы полагали бы, что эту дискуссию мы как раз развернем к 35-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии. Te przyjęte prawa w pewnym stopniu odpowiadają społecznym oczekiwaniom wobec likwidatorów i ich prawom socjalnym, mimo że były przyjmowane w różnych okresach, 5, 6 czy w przypadku Rosji nawet 7 lat po czarnobylskiej katastrofie, ale rzeczywiście dzisiaj nasz gość podkreśla, przyjęło się traktować likwidatorów jak obrońców ojczyzny. Wspomina tutaj o swojej obecności w wydarzeniach, w działaniach wojennych w 1978 roku pomiędzy Etiopią i Somalią i jak gdyby porównuje, że tamte wydarzenia i wydarzenia czarnobylskie, likwidacja skutków czarnobylskiej awarii nie była wcale łatwiejsza. Także również chodziło o ratowanie i o ochronę ludzi, mienia i ich dobra. Wiaczesław Leonidowicz, my to, że zabyliś to wy w janwarie 90 goda, pojechali w zonu, czernobylską zonu, to, że w taroj raz, na półtora miesiąca, uże w kaczystwie zamieściciela naczelnika operatywnej grupy sztaba grażdańskiej obrony SSSR. Co zapomniło od wtorej komandirowki w zonu likwidacji katastrofy? Ja chciałbym tutaj również jeszcze zapytać, że nasz gość pojawił się po raz drugi w czarnobylskiej strefie wykluczenia w styczniu 90 roku, kiedy pojechał na półtora miesiąca jako zastępca dowódcy operacyjnej grupy Sztabu Obrony Cywilnej Związku Radzieckiego. Jakie wspomnienia pozostały z tamtej drugiej delegacji pobytu i czasu pobytu w czarnobylskiej strefie? Halo? Na uczelnicy СССР в Москве, я был председателем. Добрые слова и определенное такое пожелание старшего моего
а он был герой Советского Союза, участник войны, генерал Сдунов Василий Иванович говорит, что достиг результатов в общественной организации общесоюзной, а почему-то ты был мало в Чернобыле, надо съездить. Безусловно, тогда я поехал в качестве заместителя начальника оперативной группы особой зоны, так она называлась, потому что уже в декабре 1986 года все задачи, боевые задачи воинских подразделений были переложены на штаб гражданской обороны страны. И внутри нее была оперативная группа особой зоны. Это Чернобыльская атомная станция и в радиусе 5 километров все соответствующие могильники, как мы их называли, это временного хранения радиоактивных отходов и те же техника, вертолеты и так далее, которые были. Я был замначальника и отвечал за организационно-воспитательную работу личного состава. И мне вспоминается немало сюжетов, когда встречались люди, военнообязанные, призванные из запаса, основной контингент, вот от Минобороны, это были воины, призванные из запаса, из народного хозяйства. Мы их в народе называли партизанами. И вот не все, во-первых, были по возрасту признаны, были и пожилые люди уже, потому что нужно было много людей для ликвидации последствий аварии. И многие боялись, и вот такую работу приходилось проводить и на, непосредственно на местах выполнения боевых задач. Причем тогда был девиз, он и сейчас в армии есть, «Делай, как я». Вот, поэтому вот работа, раньше это назывались политических работников, которые были от взвода до соединения, она была, конечно, также ответственна. И если нарушения дисциплины или безопасности были, то, конечно, в первую очередь ругали не командира, а, как мы называли, замполита. Tak, nasz gość podkreśla, że znalazł się w 1990 roku ponownie, po raz drugi w delegacji służbowej w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia jako zastępca dowódcy operacyjnej grupy obrony cywilnej. Już w tamtym okresie obrona cywilna Związku Radzieckiego przejęła większość zadań likwidacji Czarnobylskiej Strefy, tej wyłączonej, tej specjalnej strefy 5-10-kilometrowej wokół czarnobylskiej elektrowni, by zabezpieczać wszystkie mogilniki, tak zwane mogilniki, czyli miejsca złożenia, przechowywania sprzętu, techniki skażonej, czy choćby rzeczy znalezionych w Prypeci czy czarnobylskich wioskach. Nasz gość podkreśla, że właśnie w tamtym okresie, co było najbardziej charakterystyczne, że w przeciwieństwo pierwszego okresu, gdzie pojawiało się bardzo dużo, ponad 600 tysięcy zawodowych żołnierzy czy żołnierzy, ludzi w mundurach, w tamtym drugim okresie pojawiały się osoby z rezerwy. Byli to rezerwiści nieprzygotowani i między innymi on jako oficer, wówczas już pułkownik Wojsk Obrony Cywilnej Związku Radzieckiego, czuwał też nad dyscypliną, nad sytuacją w poszczególnych jednostkach. A mnie taki вопрос, jak by смотрите на Чернобыль через 35 лет? А ещё раз. Taki вопрос dla was, jak by смотрите на Чернобыль через 35 лет? Mam pytanie, jak nasz gość ocenia Czarnobyl, jak patrzy na Czarnobyl po tych 35 latach od awarii? Но если это рассматривать с точки зрения того, что произошло политические события, связанные не только с распадом Советского Союза, но и некоторые, я полагаю, временные охлаждения отношений с Украиной, то те научно-технические
и организационные вопросы, которые раньше решались совместно украинцами и россиянами, они, конечно, были прерваны. И на сегодняшний момент вот Чернобыльская зона в полном подчинении украинских властей, мы знаем, построено укрытие второе. Хотя наши специалисты из России полагали, что закрытие Чернобыльской атомной станции было поспешным, и останов соответствующих первого, второго, третьего, ну, третьего, возможно, и нужно было останавливать первого, второго блока, они лишились, я имею в виду, в Украине дополнительных энергомощностей. Ну а с точки зрения безопасности наши специалисты считают, что топливо, которое было выброшено во время взрыва, в большей мере распространилось на территории соседних государств и даже европейской части дошли, и опасности содержание от остальной части фрагментов атомного реактора, это безопасно. Если говорить о предложении президента Зеленского, это прошлогоднее, и, скорее всего, оно было вызвано показом пятисерийного фильма «Чернобыль» англо-американского, по поводу посещения, активного посещения Чернобыльской зоны в качестве туристов, то мы свою точку зрения, как люди, прошедшие Чернобыль, высказывали и были в большей степени единодушны, что это делать не надо. И мы полагаем, что задача собрать побольше средств с туризма в Чернобыльскую зону, она, на наш взгляд, антигуманна. Ja to szybko przetłumaczę, co nasz gość mówił. Mówił, że przez pryzmat właśnie to spojrzenie po 35 lat, przez pryzmat polityczny, oczywiście doprowadziło to do rozpadu Związku Radzieckiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiło ochłodzenie stosunków z Ukrainą, więc wszystkie techniczne procedury, które przedtem były razem rozpatrywane, wszystkie problemy były rozwiązywane razem, wspólnie, w sensie w ramach Związku Radzieckiego, teraz jak gdyby się zakończyły. Rosjanie nie mieli nic do powiedzenia, bo jak gdyby pełną odpowiedzialność za teren, strefę wykluczenia wzięła na siebie Ukraina, więc tutaj podkreślał też nasz gość, że rosyjscy specjaliści podkreślali, że zamknięcie, wyłączenie elektrowni w 2000 roku było przedwczesne. Oczywiście tam pierwszy blok trzeba było odstawić, tam były kwestie jeszcze związane z bezpieczeństwem, natomiast jako tako ta elektrownia mogła jeszcze pracować i jak gdyby były pewne pomysły, jak gdyby zabezpieczyć odpowiednią ilość mocy energetycznej dla Ukrainy, ale jak gdyby z tego Ukraina nie skorzystała. Co do bezpieczeństwa, Wiaczesław Griszyn mówił, że oczywiście specjaliści wiemy, że po wybuchu paliwo jądrowe, fragmenty paliwa jądrowego, które zostały wyrzucone z reaktora, rozprzestrzeniły się na terytorium sąsiednich krajów, także po części Europy. I zgadza się, że to jest niebezpieczne i należy jak gdyby coś z tym jeszcze tutaj dalej robić. Mówił tu już kwestię, zwrócił uwagę nasz gość na kwestię dotyczącą obecnej polityki Ukrainy, na kwestię prezydenta Zełenskiego, jego podejścia do czarnobyskiej strefy wykluczenia, także na kwestię związaną z ubiegłoroczną premierą serialu HBO Czarnobyl. Tutaj w kontekście oczywiście turystyki. Mówi, że nasz gość mówi, że z jego punktu widzenia, z punktu widzenia osób, które tam były po awarii, uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, na przykład rozwój turystyczny nie jest skazany, jego być nie powinno, ponieważ to jest, jak powiedział nasz gość, niehumanitarne. Wiaczesław Leonidowicz, u mnie to, że taki вопрос, Союз Чернобыль, это тоже международная организация, куда входят 13, если я правильно, 13 общественных организаций из не только Российской Федерации, ale тоже других стран СНГ и Балтии. Mam takie pytanie dla naszego gościa, że Związek Czarnobyl to już jest międzynarodowa organizacja, która obejmuje 13 organizacji nie tylko z Federacji Rosyjskiej, ale także krajów
Wspólnoty Niepodległych Państw, a także krajów bałtyckich. Да, действительно, после серьезных политических изменений между странами мы, как Союз Черного СССР, были преобразованы в международную организацию, и она была зарегистрирована в центре Чернобыльской трагедии, по сути дела, в Украине, в Киеве был объединительный съезд, и там все чернобыльские организации бывших стран Советского Союза, Балтии, включая, более того, что были более в поздний период приглашены и вошли в Международный Союз, также ряд небольших, но тем не менее общественных обществ Германии, знаю, и Австрии, там, где были репатрианты, даже в Израиле большое количество репатриантов из Советского Союза, России. Сегодня эта организация достаточно такая мощная организация, в которой существует определенная мера социальной поддержки. Вот одной из таких основных задач международной организации – я полагаю, что мы продолжим дискуссию к 35-й годовщине, это утвердить статус, международный статус ликвидаторов. И под ним мы подразумеваем определенные какие-то, слово «льготы» мы не любим, но послабления для посещения стран Европы и, возможно, мира, если признают этот статус и другие страны, потому что сегодня очень важно рассказать о других странах, кто такие ликвидаторы и что такое атомная энергетика, она бывает и полезной, и бывает опасной, если неправильно осуществлять соответствующую эксплуатацию этих атомных объектов, проектирование, эксплуатацию, выводы из эксплуатации. Это очень серьезная тема. И, безусловно, мы полагали бы, что вот статус защитника Отечества, во всяком случае, трех стран основных пострадавших, Украина, Россия и Беларусь, как защитник Отечества, он мог бы каким-то образом в этих непростых, сложных политических отношениях между странами и внутри стран служить каким-то гуманитарным предлогом для того, чтобы власти смирились с теми трудностями, которые мешают им жить в дружбе и в согласии. Нasz gość tutaj podkreśla, że Związek Czarnobyl jest rzeczywiście już organizacją potężną, liczącą blisko 100 tysięcy członków, skupiającą liczne organizacje. Jest to struktura licznych organizacji z terenów Federacji Rosyjskiej, ale również innych republik, praktycznie chyba wszystkich republik byłego Związku Radzieckiego, oprócz Gruzji i Turkmenistanu, ale także krajów bałtyckich, ale skupia także repatriantów z terenu byłego Związku Radzieckiego, emigrantów, repatriantów na terenie Niemiec, Austrii, a nawet Izraela. Organizacja, która chciałaby wpłynąć na zmienienie, na pewne pojęcie, na spostrzeganie likwidatora, by został im przyznany również pewien status międzynarodowy likwidatora skutków czarnobylskiej katastrofy. Jest to bardzo ważne przed 35. rocznicą i wierzę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. O tym jeszcze być może porozmawiamy. Jak być może właśnie takie osoby, obrońcy ojczyzny, oni posiadają taki status w Rosji, Ukrainie, Białorusi, w tych trudnych czasach, czasach konfliktów międzypaństwowych, choćby między Rosją i Ukrainą, mogą stać się pewnymi łącznikami takiego humanitaryzmu międzyludzkiego
innego spojrzenia z perspektywy czarnobylskiej katastrofy. No, должен сказать, что вот одной из такой серьезной акции международной организации это был автопробег по странам Европы «Чернобыльский след». Я был руководителем этого автопробега. Это сентябрь 1991 года. В состав такой команды были включены и ликвидаторы, и жители загрязненных территорий трех стран, тогда уже трех стран. И мы проехали 10 стран Европы, и в каждой из стран мы встречались и с общественностью, и с представителями власти, где был показан один из уникальных фильмов, который в советское время нельзя было демонстрировать. Этот фильм называется «Колокол Чернобыля» Ролана Сергиенко, к сожалению, который буквально на днях скончался от коронавируса. И мы полагали бы, что, несмотря на возраст ликвидаторов, нам можно было бы каким-то образом, даже с учетом пандемии, вот как ваш уважаемый канал, проводить какие-то встречи, дискуссии, и говорить о насущных не только проблемах, но и о тех действиях, которые бы смогли обеспечить мир на Земле. Это очень важно. Mm-hmm. Nasz gość chciałby tutaj podkreślić również, że już we wrześniu 1991 roku sam był uczestnikiem projektu rajdu samochodowego Czarnobylski Ślad, który przejechał przez wiele krajów europejskich. W tym projekcie brali udział uczestnicy, likwidatorzy, jak i też osoby zupełnie postronne. To wtedy był również pokazywany film. Tomku, ja miałem problem znowu techniczny, nie usłyszałem tego filmu. Ja, że tak powiem, skończę, ponieważ tutaj właśnie nasz gość powiedział właśnie o tym rajdzie. Likwidatorzy z trzech krajów związkowych jechali przez 10 krajów europejskich, spotykali się z władzami, miejscową ludnością. Jak gdyby, i tutaj nasz gość stwierdził to, że był pokazywany film Rolanda Sergiengi, jeden z pierwszych filmów, on tak został stwierdzony, Rolanda Sergiengi poświęconych właśnie katastrofie czarnobylskiej. Nasz gość zwrócił tu uwagę na to, że niestety Roland Sergienko kilka dni temu niestety zmarł z powodu koronawirusa, natomiast cały ten wyjazd był takim jak gdyby opowieścią nie tylko o tym, co się stało, ale miałoby też jakby taką powodem do dyskusji na temat, co zrobić dla zabezpieczenia, dla przyszłości takiej powiedzmy ekologicznej, nie tylko Związku Radzieckiego, nie tylko kraju, które jak gdyby były poszkodowane w związku z katastrofą, ale dla zabezpieczenia tej ekologicznej przyszłości Europy. Nasz gość pokazywał też naklejkę, nie wiem, czy Państwo zwróciliście, właśnie z tego rajdu samochodowego, przejazdu Czarnobyl Place, czy Czarnobylski Ślad. A mnie taki zaproks, na tą osobę już gawarili, że to będzie kolejna już ta gadawsina awarii. Takie najbolej jest znacznie meriopriatia prajdut w związku z gadawsiną, który wypadł na prawdę. Teraz mam pytanie do naszego gościa, ponieważ zbliża się kolejna znacząca rocznica, 35. rocznica awarii w Czarnobylu, więc moje pytanie jest takie, jakie takie najważniejsze wydarzenia odbędą się z tej okazji, w których bierze udział Związek Czarnobyl w Rosji? No, k сожалению, условия pandemii серьезно ograniczyły возможности для проведения традиционных w полном объеме памятно-мемориальных мероприятий, в числе которых, конечно же, ключевым является это мероприятие на Митинском кладбище, где захоронены первые герои, в какой-то степени жертвы Чернобыльской аварии, катастрофы. Вот уже второй год близкие родственники, в том числе и из Украины, Республики Беларусь, России, не проживающие в Москве, не могут посещать могилы своих близких. Это, конечно, еще одно несчастье, еще одна трагедия для близких людей.
И мы, конечно, будем думать по возможности, как приблизить вот это посещение для близких родственников, проживающих далеко от Москвы. Но, безусловно, в Москве, если у нас на Поклонной горе монумент, посвященный героям Чернобыля, там пройдут, как, впрочем, 30 ноября было возложение цветов к монументу. К сожалению, у нас еще не принято решение в России о создании организационного комитета по подготовке и проведению данных мероприятий в масштабах России. Но в регионах подобные комитеты уже начали создаваться. И я назвал бы очень хороший пример одного из регионов. Это Ульяновская область, в частности, губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, подготовлена и принята в августе месяце дорожная карта вот, по проведению мероприятий, связанных с 35-й годовщиной. Там очень много, там есть даже строительство храма, есть строительство памятников в районах, где их еще нет. Кстати говоря, эта инициатива также распространяется и на другие субъекты Российской Федерации. Уроки мужества традиционные, которые проводят ликвидаторы с учащейся молодежью, студентами, они, к сожалению, вот в данных условиях не могут быть. Ну, возможно, мы подумаем о дистанционном проведении какого-либо, каких-либо таких патриотических, воспитательных мероприятий. Nasz gość mówi, że niestety z powodu sytuacji pandemicznej takie tradycyjne obchody wspomnieniowe nie mogą się odbyć. Oczywiście te najważniejsze powinny się odbyć na cmentarzu Mityńskim, gdzie leżą pierwsze ofiary czy katastrofy czarnobylskiej, pierwsi likwidatorzy, którzy zginęli w pierwszych dniach po awarii. Niestety zdarza się tak, to już będzie drugi rok, ponieważ w tym roku już osoby bliskie, rodziny tych zmarłych nie mogły odwiedzić grobów swoich bliskich właśnie z powodu pandemii koronawirusa, więc wszystko wskazuje na to, że drugi rok z rzędu takie uroczystości na cmentarzu Mityńskim nie będą się mogły odbyć. Nasz gość mówi także, że oczywiście będą myśleć, związek będzie myśleć nad tym, jak godnie uczcić pamięć likwidatorów, ofiar Czarnobyla. Oczywiście pewnie znajdzie się tutaj czas i miejsce na to, by chociaż złożyć kwiaty pod monumentem, o którym nasz gość mówił, że on został niedawno został otwarty, pokazany w Moskwie. Zaznacza nasz gość jeszcze nad tym, że jeszcze nie powstał komitet organizacyjny 35-lecia, ten taki centralny, związkowy na poziomie kraju, jakim jest Rosja, natomiast pewne prace już trwają w regionach rosyjskich. Nasz gość zwrócił tu uwagę na przykład na Janowską Oblast, obwód Janowski, w którym na przykład zaplanował bardzo wiele różnych wydarzeń. Wśród tych wydarzeń jest budowa chramu, cerkwi, jest także budowa pomników w miejscach, gdzie ich jeszcze nie ma. Jak gdyby tam powstała już taka karta drogowa zbliżająca nas do rocznicy 35. rocznicy awarii w Czarnobylu. Nasz gość jeszcze zwrócił uwagę na to, że oczywiście powinny odbyć się spotkania z młodzieżą osób, które brały udział w likwidacjach, to zawsze miało miejsce. Będą nasi goście z Rosji zastanawiać się, jak to zrobić, by chociaż jakiś taki, powiedzmy, na tyle, ile się da zorganizować pewne spotkania, możliwości spotkań dla ludzi zainteresowanych właśnie 35. rocznicą i katastrofą Czarnobylu. Кстати, Союз Чернобыль России к этой памятной дате выпустил специальный памятный знак в виде медали. Мы традиционно по тем круглым таким знаменательным датам, связанные с Днем памяти 26 апреля, выпускаем памятную медаль, и вот я уже говорил, мы одну из них вручили
нашему уважаемому Сергею Рывину и полагаем, что в регионах будут данные памятные медали разосланы и по возможности каждый регион в зависимости от ситуации их или перешлет, или вручит по таким личным встречам памятные медали ликвидаторам. Też Kościół jeszcze podkreśla, że Związek Czarnobyl w Rosji dla takich okrągłych, znaczących dat historycznych właśnie związanych z katastrofą wydaje okolicznościowe medale pamiątkowe. Taki też jest przygotowany na 35. rocznicę. On zostanie, czy już został nawet wręczony i może Państwo znacie na przykład ze strony licznika Geigera czarnobylskiemu bardowi Siergiejowi Urywinowi. Nasz gość podkreśla także, że w regionach rosyjskich na pewno też podobne inicjatywy właśnie z wydaniem, przygotowaniem specjalnych okolicznościowych medali na pewno też będą miały miejsce. Tomku, myślę, ponieważ minęła już godzina 20, tak. Nie chcielibyśmy też nadwyrężać tutaj czasu dla naszego gościa. Zdecydowaliśmy się, że w dzisiejszym live'ie nie oddamy Państwu głosu i pytania ewentualnie zostawimy na następny raz, na kolejne spotkanie. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Wiaczesław Leonidowicz, spasibo balszoje. Naszym gościem był Wiaczesław Gryszczyn, prezydent Sojuza Czernobyl Rosji, uczestnik likwidacji pasmiennej katastrofy na Czernobylskiej AES. Był u nas w gościach, wsiem spasiba, wsiewo dobrowo. Zapraszamy oczywiście na kolejne spotkanie. Zapraszamy już za tydzień. Spotkamy się po raz ostatni w roku i pozostajemy w Moskwie. Przygotowaliśmy też specjalną rozmowę z naocznym świadkiem katastrofy z 26 kwietnia w ramach rozpoczynającego się nowego projektu uczczenia 35. rocznicy czarnobylskiej katastrofy. Большое спасибо вам за внимание к людям, прошедшим через такое грозное событие, как катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Спасибо. Спасибо. Bardzo dziękujemy. Tutaj podkreśla za uwagę, za chęć wysłuchania opinii i świadectwa osoby, która przeszła przez tak tragiczne wydarzenie. Spasiba baszoje, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia z Państwem za tydzień. Kłaniamy się nisko.